Wszyscy klasnęli po to, żebyśmy tutaj się ładnie synchronizowali to razem. To jest reżyserem. Każdy. To dzisiaj ty. Nie. Każdy tutaj jest po części reżyserem swojego własnego życia. Bardzo dobre. Swojego własnego życia, ale dzisiaj porozmawiamy szczególnie o życiu Sylwii Smoczyńskiej. Oni będą mnie przepytywać, a ja zobaczę, czy coś powiem. A powie. No to co, czołóweczka i zaczynamy. Dzięki waszemu wsparciu możemy tworzyć i rozwijać się. Z serca dziękujemy. Sztuka twórczego życia. Z nami dzisiaj jest Sylwia Smoczyńska. Jan Smoczyński ma zaszczyt być jej mężem. Ustaliliśmy to przed spotkaniem. Przepraszam, Jasiu, oni to powiedzieli, ale wiesz. Jasiu, pozdrawiamy. Sylwia jest prezesem fundacji... Niezłej fundacji. Niezłej fundacji. I czym się zajmujecie? Jaki jest wasz główny cel? Cwaniactwo. Niezła fundacja jest to taka super fundacja, która ma bardzo duży zakres działania, ale naszym takim flagowym projektem jest... wspieranie działań langusty na palmie, czyli tego wszystkiego, co oglądacie i widzicie w internecie na kanale ojca Adama Szóstaka, a także... A dzieje się dużo? Poza kanałem, czyli te wszystkie różne dziwne wydarzenia, trasy, tchnienia, już się nie wstydzę, filmy... No wszystko. Ja wam powiem jedną taką ciekawą rzecz, która mi się teraz przypomniała. Ostatnio z Sylwią przez przypadek spotkaliśmy się w kawiarni i podchodziłem do niej, patrzę, ma laptopa otwartego i Sylwia, prezes fundacji, niezłej fundacji, robiła miniaturkę na kanał ojca Adama Szóstaka do mocno stronniczych. Tak, dzisiaj muszę zrobić miniaturki do Więc to drogi tak... krzyżowej i muszę zrobić, właśnie może mi podpowiecie. Podpowiemy. Super, bo będziemy mieli dzisiaj, pewnie już tego nie będziecie widzieli live, ale zawsze można obejrzeć u nas. Oczywiście. Będzie droga krzyżowa langustowa. Podlinkujemy. Live'owa, a dzisiaj 19 i na przykład mam olbrzymi problem, żeby znaleźć piękne wizerunki stacji drogi krzyżowej. W internecie. Znajdziemy, poszukamy. Wiecie, to jest naprawdę trudne. Ale muszę powiedzieć historię. Opowiedz. Jak pierwszy raz gdzieś tam Cię poznałam, zobaczyłam, bo dla mnie to jest w ogóle niesamowite. To był 2019 rok i byliśmy wtedy na Torwarze. Na Torwarze. Na wydarzeniu. Na posłani. Na posłani, czyli to było też wydarzenie z ojcem Adamem i chyba z ojcem Tomkiem Nowakiem też. Tak, to jest taki... Dream Team. Duet. Tak, no i oczywiście zorganizowane przez was. I ja pamiętam, w ogóle to jest niesamowite, bo ja z tego wydarzenia nie pamiętam nic oprócz jednej rzeczy. Nawet nie pamiętaliśmy, gdzie to było. Musieliśmy sobie przypomnieć, w którym miejscu było to wydarzenie. Pamiętam jedną rzecz tylko na koniec, jak ojciec Adam powiedział, a teraz chciałbym przedstawić wam kobietę, bez której to wszystko by się nie wydarzyło, nic by się nie odbyło, nic by nie było. Zapraszam Sylwię Smoczyńską. I pamiętam, że ty wtedy wyszłaś. Ja sobie pomyślałam, chciałam się zapaść, kim jest ta kobieta? I pomyślałam sobie, że to jest niesamowite, bo wiesz, bo dla mnie, myślę, że mogę to śmiało powiedzieć, że jesteś takim wzorem i autorytetem. Naprawdę. Ale się zrobiło słodko. A ja tak czuję taki ciężar, no, taki autorytet, wzór. I ja się strasznie... Ale nie musisz być idealna. Ale wiesz co, ale jest w tobie coś takiego, że... myślę, że mocno wyróżniasz się tym, co robisz, tym, jak działasz, w jaki sposób pracujesz, to właśnie, że łączysz swoje doświadczenie, które masz bardzo duże z tej branży eventowej, koncertowej, muzycznej itd., itd. I przekładasz to teraz, no można powiedzieć, na świat chrześcijański, ale w taki sposób, że tak naprawdę przemawia to do całego świata. Jest po prostu super zrobione, jest to dobrze zrobione, wygląda pięknie. Bardzo bym chciała, żeby tak było. I jest tak. Jest tak. Ostatnio rozmawiałam na koncercie z chłopakami, na koncercie Sanach. Rozmawiałam z chłopakami o waszych koncertach, z jedną osobą, która też pracuje przy waszych koncertach i powiedziała, że po prostu muzyka jest zrobiona świetnie, wizuale są zrobione świetne, noce są rewelacyjne, bardzo fajny pomysł i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mam szczęście do ludzi. Osoba, która powiedziała, że nie jest wierząca,
ale w ogóle, że była zachwycona pracą z Tobą i podejściem i wszystkim, jak to wyglądało. Zaraz stąd wyjdę. Nic nie musisz mówić, my Ci po prostu będziemy mówić, jaki jest, jesteś fajna i w ogóle fajnie jest u nas, nie? Ale to jest taka skromna. Ten balon trzeba jakoś tak wyświecić, bo ja się zaczynam robić w kolorze tej No dobra, koszulki. To powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło? Skąd w ogóle Twoje bycie w tym miejscu, w tej branży muzycznej? Nie mam zielonego pojęcia, tak szczerze mówiąc. Tak, myślę, że jak sobie patrzę, bo to oczywiście bardzo długo trwa, bo ja już jestem taką niemłodą, znaczy młodą, tak. Ale nie młodą panią, gdyż ponieważ mam już w tym roku będę miała już 46 lat. Tak, jestem bardzo z tego faktu szczęśliwa i zadowolona, więc rzeczywiście mam kawałek tej historii i zawodowej, i pracy, i kawał życia z Panem Jezusem, i kawał życia bez Pana Jezusa, i kawał życia z Kościołem i bez Kościoła, i mam mnóstwo różnych dziwnych historii, zakrętów. Myślę, że ja mogłabym pracować stanowczo w Hollywood, a na pewno moje życie nadawałoby się na film, na scenariusz. Na co najmniej kilku filmów. Co najmniej kilku filmów. No, na to pewno zdrać nie, nam coś, na pewno, konkrety. Na pewno nie było nudno, na pewno nie było i nie jest nudno. Nie było bajkowo i na pewno nie jest to serial brazylijski, chociaż ja cały czas mam taką wersję... Z Jankiem nie jest? Nie. Właśnie tak kiedyś ukułam sobie chyba po czytaniu jednej z książek albo felietonu Wojtka, nie pamiętam, jezuita, który jest na Syberii. Chyba Ci nie pomożemy, ale okej, idźmy dalej. Ziółkowski, bo kiedyś był chyba z tam, nie generałem, nie wiem jak oni się nazywają, u jezuitów, przepraszam, a co wszystkich powiedział? Jezuitów, a co powiedział? Wiesz, ponieważ ja jestem wśród udominikanów i udominikanów wiem, że to jest przeor i tak dalej, wszystko wiem kto jak i tak dalej, a u jezuitów nie wiem, ale chyba też macie coś takiego dziwnego. Wojskowego. Jak ziółek. Chyba wydaje mi się, że ziółek. Nie ziółek, na potrzeby tutaj. To było, i on opowiadał, w tym felietonie był właśnie taki fragment o tym, że często modli się albo modlimy się, myślę, że to bardzo teraz parafrazuje na swoją własną potrzebę, żeby ukuć to wokół swojego życia, że prosimy o to, żeby było właśnie szczęśliwie, pięknie, wspaniale i tak dalej. I tworzymy Panu Bogu taki scenariusz i skrypt na naprawdę telenowelę, na brazylijski serial z wieloma miłościami, które odchodzą, przychodzą, ale jednak coś tam. No i jak zaczęłam się wokół tego jakoś i przyglądać temu mojemu życiu i temu, co mnie spotkało i pewnie będzie spotykać wielokrotnie jeszcze, to telenowela to nie jest. Nie jest. Nie mam żadnego pojęcia do jakiego gatunku. Komediodramat. Często, na pewno. Często jest. Czy bardziej dramatokomedia. Dramatokomedia. Myślę, że to jest... Ten kierunek. Tak. Jest tam dużo bardzo gatunków. Jest wspaniale. I tak sobie pomyślałam, że jestem chyba wdzięczna Panu Bogu za to, bo jest to na wskroś prawdziwe. Naprawdę na wskroś prawdziwe. Jak to się zaczęło? Nie wiem. Zaczęło się od tego, że bardzo pewnie wcześnie, bo chyba około 21 roku życia, mówię o pracy. Tak. Dobra, jakby coś, to mi ciugajcie. Będziemy kopać myślałam, pod stołem. Myślałam, że zaczniesz od studiów, ale możemy zacząć od pracy. Nie mówmy sobie. To był taki... Tak, epizodzik. Tak. Epizod. Tak, wiesz, że bardzo często osoby interesuje, jakie studia muszę skończyć, żeby zająć się tym, co robi Sylwia Szczeńska. Każde. Każde studia Ci się przydadzą. Każde Twoje doświadczenie Ci się przyda. Więc ja może zacznę jednak przed tym 21 rokiem życia, bo najpierw pracowałam, jeśli chodzi o pracę, najpierw w żółtym telefonie. To był taki telefon dla wszystkich, którzy nie wiedzą, czym jest telefon z informacjami, bo mamy teraz internet, z infolinia, na którą dzwonisz, żeby dowiedzieć się, gdzie zadzwonić po pizzę. Tak było 26 lat temu. Tam pracowałam. Potem pracowałam w infolinii firmy Plus GSM. I odbierałam telefony. Ale to już też nie ma.
Ten Polkom, ten Pluski SM jest, oczywiście. Jest, tam pracowałam, a potem zaczęłam pracować w kajaksie. Kajaks. Ale trafiam tam zupełnie, absolutnie nie wiedząc, co, czym będę się zajmować, co będę robić, jak będzie wyglądało moje życie. Kajaks to jest wytwórnia muzyczna, nie? Tak. 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 I z jakimi na przykład artystami pracowałaś? Jak już się dowiedziałaś, co będziesz robić, czym się będziesz zajmowała? Pierwszy koncert, na który pojechałam, to pojechałam nie mając zielonego pojęcia, na czym polega ta praca, jako tour manager do Poznania na koncert z Mietkiem Szcześniakiem. O. Który jeszcze wtedy był w kajaksie, bo już go nie ma. I jak to wspominasz? Stres? Nie, no to masakra. Masakra, nic nie widziałam. No, powiem wam tak, umawiając inny koncert, artystki pod tytułem Kaja. Zadzwoniłam do technicznego, który nosi instrumenty, jest handsem, rozkłada stroje i tak dalej. Zadzwoniłam. Nie, zadzwoniłam do Pikera. Piker. Okay. On, możecie go nie kojarzyć. Chyba się nie przecięliśmy nigdy w pracy. Bo Piker to jest taka legenda, naprawdę. Legenda, pracował z Easy Drinkers, poznański chłopak, super człowiek. I zadzwoniłam do niego i powiedziałam: dzień dobry, panie Pikerze. Chciałabym pana umówić na wyjazd busa. Czy ta i ta godzina byłaby dla pana odpowiednia? Zastosowałam standardy, które znałam z swojej poprzedniej pracy, czyli z Puzgiesa. Więc tak. Ale do dzisiaj tak masz, że dobrze potrafisz dzwonić? Znaczy, do dzisiaj się zawieszam i jestem królową w top i różnego rodzaju gaw. Na przykład, co powiedział? Nie, no w ogóle upał z tym uśmiechem i w ogóle było masakra i tak dalej. Z gaw, które zastosowałam względem mojego tamtego szefa. Jak się mówi? Byłego. Byłego. Ex. Ex szefa Tomika Grawińskiego, którego pozdrawiam. Na jednej z imprez, bardzo takich eleganckich, no nie wiem, to były jakieś Fryderyki albo coś, więc wiecie, gala i tak dalej. Stałam z jego żoną, Natalią Grawińską, i podszedł do nas ktoś taki bardzo, nie potrafię nawet przytoczyć kto, ale chciałam ją po prostu przedstawić. Powiedziałam: Natalia, to jest ktoś tam, pan Zbyszek czy tam coś tam, a to jest Natalia, żona mojego szefa. Nie, żona mojego męża. Mojego męża. Żona mojego męża? Żona mojego męża, Natalia, żona mojego męża. Czyli byłaś bardzo związana z tą firmą? Tak, bo to jest fajna firma bardzo. Ile pracowałaś lat w kajaksie? Prawie 20. 20 lat. Wow. I z jakimi artystami jeszcze pracowałaś? Najpierw jeździłam... Mietek Szcześniak, Kaja. Mietek Szcześniak, to był pierwszy, ale jeździłam tam tylko bardzo krótko jako tour manager i to była chyba taka końcówka w ogóle współpracy jego z firmą. Potem pracowałam jako tour manager z Kajach. Kajach. Naszą panią drogą, dyrektor. Potem zostałam już takim samodzielnym menedżerem i pracowałam z Zakopower. Z Biskuitem, Jasia Włodarska i Tomek Krawczyk, Kapela ze wsi Warszawa, Urszula Dudziak. Czyli co to są? Tak, Papaja, Urszula Dudziak, Artur Rojek, Daria Zawiałow. No i chyba w tym momencie odeszłam. I co się zadziało w tym momencie, że odeszłaś? Zadziała się telenowela. Czyli jednak. Tak. No, zadziało się życie, no. Życie. Życie. Myślę, że to był też taki moment, kiedy już jednak po tych 20 latach pracy, która była w ogóle bardzo cenna i w ogóle zrobiła mi wszystko teraz, to jeszcze w międzyczasie, tak? No ja oczywiście się dosyć znacznie wykoleiłam życiowo. To znaczy rozpadło się moje małżeństwo. Pierwsze. Wcześniej. Jeszcze. Przed Jankiem. Jeszcze przed Jankiem, bo z Jaśkiem jesteśmy już 18 lat. Jesteśmy już pełnoletni. I weszłam w taki totalny kryzys i takie też zaprzeczenie tego, że jestem czegoś warta, że jestem potrzebna. No po prostu wiecie, no myślę, że każdy, kto przeżywa jakiś taki krach życiowy, a na pewno rozstanie się z osobą, z którą chciałeś spędzić całe życie, jest trudne i absolutnie nikt na tym świecie, biorąc ślub z drugą osobą, nie zakłada: ej, za 2 lata to się rozwiąże. To jest po prostu
Zresztą kiedyś też czytałam takie badania, że to jest podobna trauma, porównywalna rozstanie się z osobą w ślubie, podobna do traumy śmierci. Tak. Okay. Naprawdę. I to było naprawdę takie dosyć trudne doświadczenie dla mnie, które wynikało absolutnie nie z tego, co tam się zadziało, tylko z tego, jak wiemy dobrze, co się zadziało w moim dzieciństwie. A nie było ono za bardzo ciekawe, a nie będziemy tym Was zanudzać, bo będziemy opowiadali o fajnych rzeczach. Więc muszę to zarysować jakoś, tak? Tak, taka jest prawda. Taka jest prawda. Omawialiśmy się, że będziemy mówić tak. Prawdę i tylko prawdę. Prawda mieliśmy i tylko prawdę. Na Piśmie Świętym położyliśmy rękę i przysięgę tak. zrobili. Więc to był taki moment, kiedy ja bardzo mocno poczułam się odrzucona. Bardzo poczułam się nieprzyjęta, niedostosowana, niepotrafiąca sprostać takim zwykłym rzeczom, wiecie. Myślę, że każdy z Was tego doświadcza na bardzo różnych poziomach i w różnych sytuacjach. No wiecie, nawet jak trzeba, nie wiem, napisać coś, co chcecie zrobić, a nie potraficie. Ja tutaj teraz to przyrównuję do dłuższego jakiejś dużej waszej mojej historii, natomiast to się dzieje naprawdę na bardzo różnych etapach życia i na bardzo różnych amplitudach. No tam była bardzo duża. No i ja miałam gdzieś sobie, zresztą mam chyba dzięki Bogu ciągle, taki przymiot, który nazywa się tęsknota. Tęsknota, która akurat połączyła mi się totalnie ze złością. Zgadnijcie na kogo? Na Pana Boga? I na Kościół. Na Kościół. Na Pana Boga i na Kościół. Tak, tak, byłam wściekła na mężczyzn. I na mężczyzn. Okay. Jestem niewinny. To już do szczęścia jesteś mężczyzną. Mężczyźni też są niewinni. Połączyło mi się to po prostu z taką totalną wściekłością, już nie robiąc z tego jaj. I po prostu poczułam się niechciana, tak? I oczywiście, wiecie, przełożyły mi się te wszystkie takie nakładki. Ej, ktoś kogoś zabije, może pójść do spowiedzi i dostanie rozgrzeszenie, a ja zawaliłam kawałek swojego życia, tak? I nie dostanę go. Więc to bardzo... To był taki moment odejścia twojego, tak? To był taki... Nie. Nie, właśnie to było bardzo śmieszne. Teraz tak sobie myślę, bo momentem odejścia to był taki moment, kiedy... Kiedy mi się zaczęło wszystko sypać, tak? Zaczęły mi się jakieś tam rzeczy i relacyjne, i w małżeństwie. I ja się zaczęłam sypać. Oczywiście nie chodziłam na żadną terapię, no bo po co? Jak, bo po co? Jak po pani co menadżer? Pracować? Tak, po co pani? Może iść na terapię. Ja menadżer mam iść na silna. Terapię. Silna. Silna, jestem sama sobie. Daję radę. Ja wam wszystkim pokażę i to pokutuje do u mnie na dziś. Ale jestem już w terapii. Nie pierwszej. Nie pierwszej i nie ostatniej. No i kurczę, nie wiem jak to mam tak naprawdę zebrać, bo to naprawdę jest na kilka filmów. I w tym momencie trochę poznałam, zaczęłam się przyjaźnić tak naprawdę z Jaśkiem. Z twoim obecnym mężem. Z moim obecnym mężem. Który... Którego poznałaś też w wytwórni w kajaksie, nie? Tak, tak. Poznałam go w wytwórni w kajaksie i rzuciłam słuchawką. Ja mu Janek jest producentem muzycznym, tak. Kompozytorem. Pianistą. Robi bardzo wiele rzeczy. W ogóle przezdolny mężczyzna również. Tak, to jest mój mąż. No, początek oczywiście mieliśmy tragiczny, bo rzuciłam mu słuchawkę, mocno się pokłóciłam się z nim, coś tam, jakieś stawki czy coś, jakieś bzdety, absolutnie bezsensowne, ale po jakimś czasie Jasiek był producentem pierwszej płyty zespołu Biskuit i ja się nim zajmowałam, dużo zaczęliśmy ze sobą przemawiać. No nie rzucałeś słuchawkami. Nie, czy on, zdarzało wiecie się. Co, on mnie kupił tym, że dla mnie on był... bezpieczny. Wiecie, ja go po prostu w żaden sposób i w ogóle byłam w takim momencie, że ja byłam absolutnie przekonana, że po prostu z nikim nie będę do końca życia, że ja nie chcę, że ja się nie nadaję do relacji, że ja nie potrzebuję, że to będzie raniące i dla mnie, i dla innych. Oczywiście teraz to opowiadam, to wszystko to są totalne bzdury.
wiecie, to było totalnie niedojrzałe, głupie i tak dalej. Ale w tamtym momencie, tak miałam. I my się po prostu strasznie zaprzyjaźniliśmy. To był etap jeszcze, uwaga, dla wszystkich oglądających nas w 2024 roku. Gadu. Pisaliśmy na gadu. Pamiętasz jego numer na pamięć? Nie pamiętam, ale kiedyś spisaliśmy, wkleiliśmy historię naszą do Worda i to wyszło z jakichś 10 tysięcy stron. Wiecie? Wow. Naprawdę dużo pisaliśmy. Serio? Tak. No ja w ogóle mu oświadczyłam, że nigdy my nie będziemy żadną parą. Mhm. Nie. Nie. Ja mam rozwód, złe doświadczenie. Nie. Mhm. No i nie. Wiecie, jak wygląda moje nie. Teraz. To dużo o mnie mówi. I wtedy tak naprawdę Jasiek zaczął mnie ciągać do kościoła. Zaczęliśmy jeździć do kościoła Świętej Anny w Warszawie i tam był taki ksiądz, który się nazywa, mam nadzieję, że jest, Michał Muszyński. Prowadził też taką fantastyczną audycję w radiu, chyba wtedy jeszcze Józef. Józef, teraz Warszawa. Teraz Warszawa. Krąg biblijny, czy... Co jest Biblią? W każdym razie to było po prostu słowo na niedzielę, opowiadanie o tym, co będziemy słyszeli w niedzielnych czterech. Tak. Ja po prostu, słuchajcie, zwariowałam, bo ja pierwszy raz w życiu, mimo że mam doświadczenie oazy, całej formacji i tak dalej, i tak dalej, nie będziemy o tym porozmawiać, bo to jest na inny odcinek. Ale będziemy mieli dużo odcinków z Sylwią. Ale słuchajcie, ja pierwszy raz w życiu usłyszałam, że ktoś do mnie mówi. Że to jest, że to ma w ogóle sens, że to nie są jakieś historie z bani, tylko on potrafił opowiedzieć ten skomplikowany język biblijny, skomplikowany język języków literackich. Potrafił to tak pięknie powiedzieć, że po prostu to poruszyło mnie totalnie. I wiecie, co się stało? Nie. Nie wiecie tego, bo wam o tym nie mówiłeś. Nie mówiłeś. Tej historii nie mówiłeś. Dużo się nowych rzeczy dowiadujemy. Oni go zabrali z tamtego kościoła. Wywieźli go. Tak. Ale wiecie co? Ja myślałam, zabiorę go, to będę jeździła do innego kościoła w Warszawie, będzie spoko. Gdzie go zabrali? No, to mi... Nie. Nie. Na Węgry. Na Węgry? Tak, bo ksiądz Michał jest w tym takim zgromadzeniu, które posługuje neokatechumenatowi. Okej. Okay. I on zakładał te takie... Oni jeżdżą na takie misje do różnych państw. On chyba zakładał seminarium neokatechumenalne na Węgrzech. I chyba tam cały czas jest. Więc jak ja dosłyszałam coś takiego, to myślałam, że mi po prostu głowa wybuchnie. I chyba wybuchła mi nawet. Byłam tak wściekła, byłam tak po prostu zła. Znowu na kościół, na Boga i na mężczyzn. Tak, oczywiście, no bo tak, no kto jest odpowiedzialny? No, słuchajcie, słyszę po raz pierwszy w swoim życiu, śmiem tak powiedzieć, w tamtym tak mocno coś, co mnie pociesza, coś, co mnie nie odpycha, coś, co mnie wprowadza w wspólnotę Kościoła, coś, co daje mi nadzieję, coś, co daje mi wszystko, coś, co mi po prostu buduje i mnie z powrotem wciąga. I ci zabierają to. Mi te gnoje, zesrane z tego Kościoła Świętej Anny, zabierają mi kogoś, kogo ja słyszę. No i bardzo dobrze się stało. Jak to w dobrej telenoweli. Happy end. Bardzo dobrze się stało, bo ja w tej swojej złości zaczęłam szukać. Zaczęłam szukać i grzebać. Mogę tak opowiadać? Czyli tak, oczywiście. Bo ja zaraz was zagaduję wszystkich. Spoko. Ale chcę słuchać ciebie właśnie. Trafiłam na taką książkę, ale zaraz do was na brzegu. Zaraz dojdziemy do tego, czemu odeszłaś z kajaksu. Ale to jest naprawdę część historii i to jest ważne. Trafiłam na taką książkę, która jeszcze była wydana chyba w pierwszym wydaniu ojca Joachima Badeniego. Uwierzcie, w koniec świata. O, czytałem tą książkę.
Ja nie. Słuchajcie, są, że ty czytałeś, a ja teraz nie. Jest nowa wersja tej książki. Ona jest trochę poszerzona, wydana bardzo pięknie. Wierzcie w koniec świata. Tak. To jest rozmowy z ojcem Joachimem Badeniem, bo on w ogóle mało książek napisał. Większość to są rozmowy z nim. Koniecznie. Koniecznie. Po prostu koniecznie. I nagle, wiecie, mi cały ten świat znowu się został odczarowany, że koniec świata to... Panie Jezu, przyjdź, tak? Że to jest w ogóle, to jest ostatnie wezwanie, przyjdź Panie Jezu, ostatnie wezwanie tak. W Piśmie Świętym. To jest coś, co każdy chrześcijanin powinien nosić w sercu i mieć w sobie tęsknotę. Więc we mnie, człowieku od tęsknoty, to po prostu Pan Jezus tam ulepił i zrobił. No więc ja stwierdziłam, ci Dominikanie, ja miałam zielonego pojęcia, kim są Dominikanie. Nigdy, żaden Jan Góra, nigdy w życiu. Nie słyszałam nic o Janie Górze. O świętym Dominiku nic, nigdy. Habitu dominikańskiego nie widziałam. Nic, zero. Nie byłam w kościele dominikańskim. To była oaza bez dominikanów. No. Nie, byłam po prostu zwykłe. Ja byłam właśnie diecezjalne, po prostu czarne, sutany, hello, hosanna, wiecie, to sprawa. Maranata i tak dalej. Nigdy w życiu. Więc ja zaczęłam. Mimo, że to był jeszcze czas, gdzie było gadu-gadu, zaczęłam wyszukiwać w internecie, byłam bardzo postępowa, kim są Dominikanie. No i oczywiście, kogo znalazłam pierwszego? Ojca Adama Szóstaka. I on jeszcze tam miał taką starą stronę. Który to był rok? Mniej więcej. Jezus Maria. To było przed pierwszym weekendem pełnym łaski. Organizowanym przez Fundację Malak. To było, ja wam powiem. 2010, musisz zerknąć w telefon. Zaraz wam powiem, bo ja to mam, dlatego, bo niedawno była rocznica śmierci ojca Joachima Badeniego, który jest dla mnie bardzo. W poniedziałek, prawda? Chyba tak, w poniedziałek. A nie trochę wcześniej? Nie, nie. W poniedziałek. Tak. Chyba tak urodziny dla nieba zaraz zapłać śmierci. To co u was tak, słychać teraz? 11 marca. Okay, 11 tak. marca. Ja zaraz wam zaczekajcie, już wam powiem kiedy to było. To było w 2011 roku. Mam, zobaczcie, mam nowy. Który dzisiaj jest? 12. 15. Dzisiaj jest 15. Słuchajcie, mam w swoim telefonie. To który jest? Wybierzcie sobie. To bez znaczenia i tak ten odcinek będzie kiedy indziej. A który jest dzisiaj, jak wylecie ten czas odcinek? Jest względny. Dzisiaj jest... Powiem wam prawo fizyki, 15. Czas tak naprawdę 15. Nie istnieje. To jest umowa. 19, dzisiaj jest 19. Dzisiaj jest 19. 19. No to słuchajcie, no to urodziny ojca Joachima Badeniego dla nieba jest 11 marca. Ważny dzień. A 13? A ja mam 13. W 2011 roku mam wpisane urodziny od Sylwii, urodziny od Jezusa u Miriam. Co to dla mnie znaczy? Bo to ominęłam jeden fragment, którego też nie wiecie. Pojechałam, byłam w tym czasie z Urszulą Dudziak na festiwalu w Turcji, w Izmirze. O, brzmi ciekawie. Brzmi ciekawie. Chciałabym wam powiedzieć, że życie menedżera jest życiem trudnym i mimo, że się podróżuje po świecie, to wygląda, że tak, że wjeżdżasz, tak, w busie, nie wiesz, gdzie jesteś, budzisz się, zasuwasz, robisz, rozwiązujesz wszystkie problemy, jest koncert, potem po koncercie wszyscy idą, a ty zwijasz sprzęt i pilnujesz wszystkiego, potem tak koło 12 tak przychodzisz i śpisz, a o 7 rano wsiadasz w busa i jedziesz dalej. Czyli wyjazdy są beznadziejne, bo nawet nie wiesz, gdzie jesteś, na pewno nie oglądasz miejsc, w którym jesteś. A tym razem pojechaliśmy i byliśmy tam 5 dni, a graliśmy jeden koncert. W związku z tym tam spotkaliśmy takich bardzo fajnych ludzi, którzy nas powozili trochę po okolicy. Izmir to jest bardzo blisko, jak się nazywa to miejsce teraz? Tam, gdzie jest święty Paweł. Bardzo biblijny, tak. Boże. Bo to jest też jeden właśnie ten list, nie? Chyba z Apokalipsy, tylko Izmir się kiedyś nazywał Izmir, inaczej tak, chyba. Czekajcie. Tak. To jeden kościół z Apokalipsy to było właśnie... Izmir, tylko że jakoś... Przepraszam, teraz będzie cięcie, sprawdzamy. Smirna? Nie, nie. Izmir to jest Smirna chyba. Izmir i to jest tam, jest obok, te są całe ruiny. Mówię wam. Nie, ja myślę, że Marcin ma rację też. Tak.
Tak. Ale mówicie Smirna, tak, ale to jak się nazywa? Smirna i Izmir to jest to samo miasto, tylko że ono zmieniło. A gdzie jest to, to miejsce, gdzie jest ten domek Marii, gdzie jest zaśnięcia? Jezu, Boże, no i nie pamiętam tego. No i byliście w tym domku, gdzie jest zaśnięcie Maryi. Tak, byliśmy na wycieczce. Tam, gdzie święty Paweł z Marią mieszkał i poszliśmy sobie, Paweł? Święty Jan. Święty Jan. Święty Jan. Święty Jan, święty Paweł był w... Kurczę, to będzie podpis. Ja nie pamiętam, ja mam wykasowany. Nie jest odcinek biblijny, nie przyjmujcie się. Nie, przyjmuj, wszyscy byliśmy na teologii, ale... Nie przyznajemy się. Ale teraz pracujemy w branży. Pracujemy w show biznesie. Show biznesie. Katolickim. No i to, słuchajcie, tam jest taki legendarny, niby prowadzony chyba przez franciszkanów domek, gdzie jest legenda, że zasnęła Maryja. Oni to też opowiadają o tym, że miejsce. Tam bardzo często były pożary. Zasnęła Maryja, tylko może wyjaśnię, że według tradycji Maryja najpierw tak. Zasnęła i została w niebo wzięta. Niebo wzięta. Nie to, że zasnęła, poszła spać, się obudziła. No i ja przez tym domku z całym zespołem tam byłam i z panią Urszulą Dudziak i zaczęłam tak błagać. No ale nie. Ale po prostu tak. Ta silna menadżerka, niezłomna. Ja tam tak ryczałam. Ja po prostu tam wyłam i po prostu, ja nie wiem, czy oni tego pamiętają, przypuszczam, że oni to wszyscy wyparli. Ale to ja było się tak, że przyszłaś tam i ja się rozpadłam. Poczułaś. Ja, ja nie wiem, ja się rozpadłam, ja zostałam zdekonstruowana. Coś cię nagle tak dotknęło, że... Tak. I to w ogóle jest dokładnie rok po śmierci dziadka Joachima, Badyniego. Więc ja uważam, że dziadek Joachim jest moim dziadkiem. Naprawdę. Uważam, że on mi podsyła swoich braci. Uważam, że mnie jest po prostu no, moim dziadkiem mojego nawrócenia, którego jest z rzędu zresztą. Ostatnio usłyszałam ciekawą teorię, że jak nie możesz znaleźć miejsca parkingowego, to trzeba się do ojca Joachima modlić. Tak, tak, bo dziadek Joachim jest... W Warszawie to tak, jest... Tak, bo jest on prawdziwym arystokratą i on wie, że nie trzeba, nie wolno za daleko chodzić. On to ceni. Więc jak mówisz, dziadku, no gdzie ja będę w tych butach chodził, widzisz... Od razu. No, załatwia wszystko. Ale to takie śmichy, hihi. No i w każdym razie tam mnie zdekonstruowano. A do tego jeszcze tak na serio, już nie śmiejąc się, doświadczenie wiary muzułmanów. No i nikt się nie spodziewał, że to powiesz. No tak. Słuchajcie, no, no tak. No tak. To jest po prostu godzina, jest śpiew. Oni wszyscy idą, obmywają się, modlą się, stają przed Bogiem. I się modlą. I ja po prostu stałam z tym moją tęsknotą i wtedy mi się odpalił tak zwany wir. Wir ssący. Dziadek Joachim. Taki głód, tak? Tak, że tak, się tak ssało. Tak, głód, ssanie, po prostu pragnienie, żywe pragnienie Boga, które było podpalone tym, że nie mogłam przystępować do komunii. Nie. Mogłam chodzić do spowiedzi, a nie dostawałam rozgrzeszenia. To był po prostu taki kocioł łaski tam wylany w to wszystko, że to jest absolutnie niesłychane. I tam bardzo już tak, bo ten po prostu poznałam też zupełnie przypadkiem, będąc na koncercie w Jeleniej Górze ojca Adama Szostaka, z którym się zaprzyjaźniłam. I który mi powiedział w tamtym momencie, chyba tam po jakimś pół roku naszej takiej przyjaźni, takiej zażyłości, słuchaj, ty rzucisz tą pracę. Ty rzucisz tą pracę. Czyli on cię do tego zmusił. Ty rzucisz tą pracę. To będziemy robili takie wielbienia wielkie i będziemy razem pracować. Będzie super, ekstra. Ja przecież zajmuję Arturem Rojkiem. To jest, ja mam jedynkę na liście Polskiego Radia, w piątkowej liście przebojów. Ja będę się zajmowała kościelem, uwielbieniem. Ja uwielbienie, ja jestem największym po prostu absolutnie uciekinierem, chowam się, jak mnie chcecie znaleźć na koncercie, to z tyłu zostanę, się tam modlę. Na pewno nie wśród ludzi. Ja będę robiła takie rzeczy? Nie, zupełnie nie. No i oczywiście... Prorok, czy co? Nie, po prostu Pan Bóg buduje na naszych słabościach.
Po prostu Pan Bóg wyczekał taki moment, kiedy ja już byłam tak dociśnięta ilością pracy i tak dalej. I rzeczywiście te wszystkie rzeczy, które robiliśmy, zaczęliśmy robić tam, zaczęliśmy robić... Przepraszam. Przepraszam, bo mi tutaj wpadło. Zaczęliśmy robić nową stronę, wkładać rzeczy na YouTube'a, założyliśmy YouTube'a. Czyli zaczęłaś działać z ojcem Adamem i jeszcze pracowałaś w kajaksie. Tak, to był taki moment, kiedy... Tak. I jeszcze wtedy jeszcze był taki moment, że zaczęliśmy współpracować z Betlejem w Polsce. Okej. Więc to też myślę, że to było w ogóle też bardzo ważne dla mnie doświadczenie takiej kościoła, modlitwy, tęsknoty, bycia razem. O Jezu, totalne. Totalne. No, więc ja po prostu podjęłam decyzję, że trudno, okej, może zresztą w ogóle super, bo też odchodząc dostałam taką informację zwrotną ode mnie z pracy, że zawsze mogę wrócić. Mhm. Jakby mi nie wyszło, bo oni wszyscy pukają się w głowę, no i słusznie właściwie, wszyscy się pukają. Nie była to logiczna decyzja. Nie, to nie była. A ty co czułaś wtedy? Wolność. Wolność, że odchodzisz? Tak, wolność i ja też miałam takie poczucie, że to jest czas dla mnie, żeby zaopiekować się sobą, zaopiekować się swoim życiem. Ja miałam coś takiego, że praca z artystami jest wybitna, super i doświadczasz talentu i tak dalej, ale potem schodzisz za scenę i widzisz człowieka od początku do końca. Drugi człowiek widzi ciebie od początku do końca. I jakby to powiedzieć, ten świat liryczny, muzyczny, jakby tak się nie klei. Nie klei się. I ja miałam w tamtym momencie... W sensie, że zobaczyłaś też taki prawdziwy świat, nie? Że to tylko nie jest ta część, którą my widzimy w trakcie koncertu. I to nie jest jakiś zarzut, bo to dotyczy każdego absolutnie nas. Tylko ja miałam takie poczucie, że ja zaczynam uczestniczyć w czymś, co jest karmiące, ale w jakimś takim wymiarze takim. Wiecie, bo piękne teksty, piękna muzyka, to jest język, sztuka, kultura, to jest absolutnie najpiękniejsza rzecz na świecie. Uważam, że nieposłuchiwanie się tym jest ograbiające, ogołacające i róbmy wszystko, żeby jak najwięcej, jak najlepszej jakości muzyki, sztuki, tańca, wszystkiego było. Natomiast to jest ta warstwa. A w momencie, kiedy dokładasz do tego jeszcze słowo, dokładasz do tego obecność Boga w twoim życiu, jak dokładasz do tego świadectwo swojego życia, czyli wszystkie twoje porażki, które nie są porażkami dla Niego, tylko są kolejnym etapem, przepraszam. Tak. To nagle się okazuje, że ten język jest nieograniczony. Jakby to było pełniejsze. To jest nieograniczone wręcz, wiecie, że wszystko to, co mamy dostępne w takiej ogólno pojętej popkulturze, nie popkulturze, w kulturze wysokiej, w każdej tak naprawdę dziedzinie takiego językowej sztuki, w połączeniu z doświadczeniem Boga, które jest niepodane w sposób upudrowanej figury Maryi z jednym okiem w tamtą stronę, a drugim w tym, którą zamykasz oczy, żeby się skupić na modlitwie, tak, żeby ci nie przeszkadzało, to nagle zdobywasz jakąś taką siłę. Taką siłę i taką moc, która jest siłą nie dla ciebie, tylko jest siłą poza tobą. Bo to wszystko, oczywiście ja doświadczam bardzo dużo łask, różne rzeczy się dzieją, ale jest też kiepsko w moim życiu bardzo często. Ale wiem, że to jest karmiące ludzi. I to jest coś, co jest nie do przecenienia, po prostu dawać ludziom jeść. Tak, ja bym chciała dawać i ja zaczęłam dawać ludziom jeść dzięki ojcu Adamowi. Myślę, że z tego mojego głodu to wynikło to, że ja po prostu tak bardzo chciałam, żeby ludzie nie byli głodni. Ja kiedyś usłyszałam takie właśnie fajne stwierdzenie, że w momencie, kiedy poznajesz w ogóle Jezusa,
To tak jakbyś nagle został nakarmiony, a nie wiedziałeś wcześniej, że byłeś głodny. Że nagle by ktoś dał ci jeść, a ty nie miałeś świadomości w ogóle, że jesteś głodny. Nie, i nagle sobie nasyciłeś. I, nie, no to jest... Znaczy po prostu kochać swoją pracę, to jest coś... No ojciec Adam na przykład bardzo często się tak śmieje, że on w ogóle nie pracuje. W ogóle nie pracuje. On pracuje tyle. On ciągle pracuje, on ciągle pracuje. Teraz też pewnie. No tak, tak, bo teraz jest Wielki Post, więc ma od niedzieli do środy ma rekolekcję. Wraca do studia, nagrywa przez 3 dni i wyjeżdża z powrotem. On pracuje ciągle. Jak nie nagrywa, to montuje. Jak nie robimy coś, to po prostu wymyślamy następne rzeczy. Dzisiaj mamy drogę krzyżową, za tydzień mamy jakiegoś tam live'a. Ciągle jeszcze myślimy o następnych projektach do przodu. Ciągle pracujemy i tej pracy jest naprawdę ogromna ilość. Ale to jest trochę praca, a trochę nie praca. To jest też niebezpieczne. Mhm. Na przykład ja jestem po urlopie, czego po mnie nie widać. Pytamy się, Sylwia, odpoczęłaś, a dajcie spokój w ogóle. Jestem po urlopie, czego po mnie nie widać, bo nie umiem już odpoczywać. To też jest słabe, ale pracuję nad tym. A powiedz mi, jak się pracuje z ojcem Adamem? Jak się pracuje z ojcem Adamem? Musimy trochę musimy poruszyć trochę ten temat, żeby tam w miniaturce coś dać i w ogóle... Dobrze. No, żartuję sobie. To jest bardzo śmieszne, bo każdy z nas ma taki dosyć mocny ten charakterek, trzeba to przyznać. I my się bardzo często też ścieramy, ale... No, ale w dobrej nie, no, intencji chyba, nie? Bo chcecie oboje po prostu jak najlepiej. Myślę, że w ogóle mieszanie, bardzo często jest tak, że mieszanie przyjaźni z pracą nie jest najlepszym rozwiązaniem. I czasami to jest prawda, ale tutaj się... Znaczy, no my po prostu się bardzo kochamy. No kocham ojca Adama, a on mnie. Więc to jest, wiecie, no to jest taki trochę, tak jak trochę... Myślę, że to będzie tytuł tego odcinka. Kocham ojca Adama, on mnie. Nie, tytuł będzie inny, ten co był na początku. Gdyby nie Sylwia, nie byłoby tego wszystkiego, nie byłoby ojca co... Adama. Nie byłoby ojca Adama. I to jest cytat ojca Adama, a nie... Ja bym zrobiła... Przywrócił ją kościołowi dresiarstwo. Ja bym to zrobiła. Przywrócił ją kościołowi dresiarstwo. Ja bym poszła do Jaśka. Nie, no po prostu jest tak, że to jest też taki, no, że to działa. No, my po prostu... Bo to opowiadałaś nam wtedy, jak się spotkaliśmy przypadkiem w kawiarni, że w sumie to macie też w pewnym sensie podobne charaktery. Bardzo, nie? bardzo. I że jak sobie siadacie, jak jesteście jesteśmy... razem, to jesteście razem, jak jesteście oddzielnie, to oddzielnie i to służy. Myślę, że jesteśmy ukrytni. Tego nie widać. No, bardzo ciężko nad tym pracuję, ale rzeczywiście jestem introwertykiem. Nie da się poznać. Wiesz co? Ja myślę, że jest w tobie coś takiego na początku, jak się poznaje, że jest taka skorupa? Tak. Tak, bo mi jest bardzo trudno... Potrzebujesz czasu, żeby dopuścić kogoś bardziej do... Ale wiecie, jeszcze jestem w terapii grupowej. To też pomaga. Gdyż, ponieważ ja tak myślę, że rok temu to na przykład jak zaczynałam... Ja nie mam żadnego pojęcia, jak ja pracowałam w tym kajaksie. Mhm. I w ogóle, jak ja w ogóle pracuję z ludźmi, ale na przykład mam coś takiego, miałam, już teraz tego nie mam, ale na przykład jeżeli miałabym usiąść na spotkaniu i mówić w grupie, nie wiem, gdzie 10-15 osób, to ja mam po prostu stan lękowy. Ja w środku umieram. Umieram. Gdyby nikt by tego w życiu nie powiedział, bo każdy patrzy i mówi, Sylwia, po prostu ja mam... power kobieta, idzie jak po swoje, wszyscy się jej boją i w ogóle, teraz, nie? Teraz ten lęk po tym jest troszkę opanowany, ale rzeczywiście miałam coś takiego, że po prostu miałam stan lękowy wręcz przed ludźmi. Teraz już tak jakoś tak się z tym lękiem jakoś tam uładziłam i zaprzyjaźniłam. I poobserwowałam go trochę i trochę jest lepiej mi z tym, więc polecamy. Ale no. A też to, co powiedziałeś wcześniej a propos pracy w tej branży muzycznej i robienia takich rzeczy, które przynoszą obecność Boga, które karmią, to przypomniało mi się właśnie, jak Marcin też w ostatnim odcinku chyba, czy przedostatnim nagrywał i opowiadał o historii Izraelitów, którzy dostali od Boga dary i talenty. I wykorzystali te wszystkie dary i talenty, które dostali od Boga po to, żeby zbudować złotego cielca. Przy uszach wiszące. No, a potem wykorzystali po to, żeby zbudować Arkę Przymierza, która niesie obecność Pana Boga, nie? I właśnie to tak fajnie pokazuje, że możemy robić coś, nawet nie chodzi o to, że jest złe, bo może nie być złe, może być też dobre, ale możemy robić coś, co niesie Bożą obecność, albo robić coś, co nie niesie Bożej obecności i korzystać tak naprawdę z tych samych darów i talentów. Ja, to jest w ogóle takie bardzo ciekawe też to, co mówisz, że...
że my się bardzo często wywalamy nie na złych rzeczach, ale na dobrych. Naprawdę na dobrych, na takich... dobrych intencjach, dobrych założeniach i tak dalej. I że to naprawdę trzeba takiego czasu ze sobą i myślę, że z czasu też z obecności Pana Jezusa, który też to bardzo dobrze tak jakoś tak... to tak oczyszcza i tak soczewkuje, żeby naprawdę wiedzieć, czego nie robić. Czego nie robić. No ja myślę, że zrobiłam mnóstwo rzeczy niepotrzebnych. A zrobiłaś też kupę rzeczy bardzo potrzebnych. No i bardzo dobrze. I owoce są tego... tak, ale nie. Właśnie. Tak. To jest chyba coś, co chciałabym Wam powiedzieć. Nie bójcie się rzeczy, których myślicie, że są niepotrzebne i że na przykład są... Jak to powiedzieć? Są jakieś właśnie... Kurczę. Czy sami umniejszamy różnym rzeczom? O tym się to też, ale chciałabym nawet powiedzieć tego, że właśnie, że nawet te rzeczy, które są niepotrzebne i które mogą nas zrujnować, to w momencie, kiedy żyjecie z Panem Jezusem, jeżeli to oddacie w Jego ręce, to one w jaki sposób po czasie zaowocują. Zobaczcie tego księdza Michała. Po prostu odcięli mi kogoś, kto mnie tylko wprowadził i dali mi coś po prostu na milion sposób nieprzekraczającego. Ja bym w życiu nie robiła żadnego koncert w ogóle, jaki koncert na jakim w ogóle Tauronie. Jaki? Wy to wiecie najlepiej. Przecież spotykaliśmy się tuż przed waszym pierwszym wydarzeniem, prawda? No tak, chyba tak. Jaki przyszliśmy do Sylwii o poradę. No i to jest myślę, to doświadczenie. Że, to jest doświadczenie mnie, Irminy, Marcina. Boimy się. Boimy się, ale robimy. Nie bójcie się. A właściwie nie, bójcie się. Bójcie się, ale patrzcie. Ale róbcie. Patrzcie na ten strach i co on wam robi. Co wam albo zasłania, albo do czego prowadzi. I nie bójcie się doświadczenia, bo nie ma miejsca, z którego was nie wydobędzie Pan Jezus. Jeszcze tak nawiązując do jednej rzeczy, bo powiedziałaś właśnie o tym świecie gdzieś koncertów i tak dalej, że na scenie to wszystko fajne, ale że to jest takie, nie? Ale jak się robi te rzeczy jeszcze w połączeniu ze Słowem, z Jezusem, to jest to o wiele bardziej nieskończone po prostu i niesamowite. I gdzieś ostatnio właśnie też słyszeliśmy, że to jest, myślę, że taki czas bardzo ważny, żeby odzyskać sztukę dla Pana Boga. Bardzo. I myślę, że to jest też coś, co wy robicie, nie? Że odzyskujecie tą sztukę dla Pana Boga i przez nią przekazujecie Pana Boga i to ma jeszcze taki mocniejszy, właśnie to mi się spodobało, taki nieskończony po prostu wydźwięk i wpływ na ludzi, nie? No bo sztuka jest szeroka, ona może cały czas działać, cały czas wpływać, to nie jest jednorazowe coś. Spójrzcie sobie coś, jakikolwiek nie? film z piosenką z Benny Hilla, którego nie znacie. Puśćcie sobie jakikolwiek film z, nie wiem, z muzyką. Ale chciałam powiedzieć, że oglądają nas też ludzie starsi od nas. No. I nawet od siebie, Sylwia. Nie, ale no wiecie, o co chodzi. Że tak. To jest takie, to jest niesłychane. Na przykład ja uwielbiam na wydarzeniach, jak są jakieś modlitwy, albo jak ojcowie głoszą, tak sobie stanąć tak trochę z boku i z tyłu i patrzeć na ludzi. O Jezu, Boże, jakie wy macie oczy. Jezu, to jest po prostu, to jest najlepsze na świecie. Najlepsze. Myślę, że to jest zapłata za wszystko. Super. Naprawdę. I tak już pomału lądując, tak. Mamy jeszcze jedną rzecz, taką prośbę do Ciebie, bo na koniec każdego odcinka tutaj z naszej serii dajemy naszym widzom pewne zadania, takie twórcze i tak dalej. To mogą być jakieś totalnie praktyczne, ale też może jakąś taką pracą wewnętrzną nad sobą, żeby jakoś tak rozwijać się twórczo i tak dalej. Co? No, więc jakby... Co oni Wam robią? Ale są fajne, ale ludzie bardzo to cenią. Ale na przykład jakie? Na przykład ostatnio, jak zaprosiliśmy Kubę, to Kuba dał takie ćwiczenie, żeby pomyśleć sobie, wymienić na przykład takie 5 rzeczy, za co jest się wdzięcznym. Ja mam inne dla Was. Ja mam dla Was inne ćwiczenie. Proszę Was, żebyście, kiedy to będzie emitowane? We wtorek. We wtorek.
Super. Czy to jest po niedzieli? Nie, przed niedzielą palmową. Przed. Przed. Super. To jest idealnie. To fajnie. Znajdźcie jeden dzień w tygodniu. Nie, dwa. Dwa dni w tygodniu i pójdźcie na 10 minut do kościoła na adorację, w ciszy. Żeby nie było żadnego różańca, drogi krzyżowej, gorzkich żali, żadnych pobożnościowych rzeczy, tylko żeby was w uszach kuła cisza. Hmm. Chciałabym was zaprosić do spotkania z mówiącą ciszą. Hmm. 10 minut, dwa razy. 10. Fajne, super. Fajne. Proszę. No. I bardzo dziękujemy ci za rozmowę, bo to było przefajna rozmowa i serio, ja zawsze jak są wszystkie wydarzenia, które organizujecie, mówię naprawdę... Wybieramy się na tchnienie, nie tak, wiem zapraszamy, jeszcze kiedy. Tak, możesz zaprosić na tchnienie. Większość niestety jest już przydatów, ale jeszcze są w Poznaniu, myślę, że w Toruniu jeszcze są. Próbujcie, no. W Gdańsku chyba jeszcze kilka biletów było, ale nie jestem pewna, czy już są. W każdym razie chciałam powiedzieć, że naprawdę dla mnie ulubiony moment tych wydarzeń, mówię to absolutnie na serio, to jest moment, kiedy ojciec Adam woła cię na scenę. A ja się wtedy ja tak zawsze, wstydzę. A ja zawsze tak o bardzo Boże. Na to czekam, bo sobie myślę, że te słowa, które on mówi, to tak bardzo opisują ciebie i oddają taką prawdę. I że tak naprawdę, wiesz, widać cały zespół, widać twojego Janka na scenie, wszystkich ludzi, a ciebie nie widać, a robisz taki super, dobrej roboty. Ja bardzo lubię, zawsze czekam na ten moment. Tak. A teraz już niedługo będziemy razem coś robić. Będziemy razem robić Chwała Mu w Krakowie, no ale to już pewnie też wiecie, więc zapraszamy. Dokładnie. I tak, a w sumie ludzie tego jeszcze nie wiedzą, ale to możemy zdradzić, że Janek będzie. Tak. Janek możemy? Będzie. No, mówmy. Będzie Jasiek. Na scenie. Bawmy się. Ja też. Ja też będę. Ja będę z tyłu patrzyła na wasze oczy. Możemy też tak razem coś zrobić. No, nareszcie. Ważne. A my tak mniej więcej z dwa lata już chodzimy albo więcej już za sobą. Kiedy coś zrobimy? Więc trzeba zrobić pierwszy krok, a potem kolejny i kolejny. Tak, a oni są świetnymi doradcami. Dzisiaj dzieliłam się z nimi wszystkimi moimi wątpliwościami reżyserskimi tutaj, bo... Ale fajnie się tak właśnie powymieniać. Super, więc róbcie dużo razem, szukajcie ludzi, z którymi łapiecie to i się nie bójcie. Albo bójcie się i róbcie. Dokładnie. Ale na przykład to jest super właśnie cenne, że masz to doświadczenie pracy w branży rozrywkowej, w tym świecie i też w tej branży chrześcijańskiej. Mam wrażenie, że jesteśmy też w tym takie podobne, że i znamy trochę tego i trochę tego. I dla mnie to jest super cenne, bo nie ma dużo takich osób. Ja myślę, że kobiet. Jest, myślę, że jest coraz więcej, dzięki Bogu. Dzięki Bogu i no, ja myślę, że to jest, wiecie, mi się wydaje, że to jest, zaczyna się stawać po prostu takie normalne, że to tak, nie jest takie, wiecie... To było zawsze moje marzenie, żeby to po prostu się stało takie normalne, żeby to ludzie nie dziwiło. Tak, że wiecie, że jednak jak ktoś chodzi do kościoła, to musi być taki... Ja taka troszeczkę jest. Nie jesteś taka? No nie, nie, a nie? Nie, no w sensie, że wiecie, że taki... Ja pokazuję to, że nie w sensie, że dobry... Mój? Czy twój? Mój. Że nie, że grzeczniutki, tylko że taki doskonały. A ja jestem a tak nie, totalnie... Nie, jestem doskonała. Taka jestem, wiecie, że ja mnie na stol w tym kościele cały czas u dominikanów nawet. Cały czas jakaś baba tam jest, że pani się ubiera. Te nogi z tego kościoła. Mi ostatnio napisali na Instagramie, że katoliczce nie wypada nosić taką bluzkę. Że bluzkę, tak mówi, albo, że gorsze ludzi. Albo że nie wiem, że nakładę nogi na podstawce. I ja cały czas zostaję opierdziel. A ty ja też. Ale ogólnie. Nie, posłuchajcie, Pan Jezus jest większy niż to wszystko. Amen! Do zobaczenia, kochani! Dzięki, dzięki.